Witam Państwa bardzo serdecznie. Po zwycięstwie, szczególnie na wyjeździe, bardzo fajnie się mówi. Można być kasomówcą, chwalić, cieszyć się i prawić morały. A wiecie Państwo, że zwycięstwo tak naprawdę zbyt wielu rzeczy nie uczy, a raczej rozluźnia. Myśmy mieli bardzo ciężki tydzień po Zagłębiu Sosnowiec u siebie, gdzie zagraliśmy bardzo słabe zawody. I ten tydzień popracowaliśmy tak, jakbyśmy byli na początku rozgrywek. Chcieliśmy uczciwie dać siebie wszystko na treningu i zespół podjął to. Dzisiaj w wielu momentach byliśmy bardziej pragmatyczni niż próbowaliśmy czarować grą w piłkę, ale przyniosło to efekt w postaci zwycięstwa. Odlokował nam się nasz kapitan, asysta, dwie bramki. Pozytywnie Janota, który zrobił też różnicę na boisku, też asysta. No więc można powiedzieć, że wyglądało to pozytywnie. Natomiast ja zawsze chcę wyciągać wnioski na przyszłość, czy to w perspektywie rozwoju drużyny, czy ona będzie dwutygodniowa, czy czterotygodniowa, czy cały sezon kolejny, to już jest inny temat. Natomiast chcę podkreślić to, że wynikające coś z głowy znowu, tak jak to w poprzednich meczach, gdzie zespół nie był w stanie wygrać przez 11 kolejek, straciliśmy bramkę na własne życzenie na 3-1 i to mnie denerwuje. Nie ukrywam, że chłopaków też widzę, że bardzo to przeżyli, więc to cieszy, że chcą się rozwijać, bo cofnęliśmy się do tyłu. Kompletnie niepotrzebnie zamiast chcieć grać w piłkę. No ale widocznie spadło te 3-0 tak na nas po raz pierwszy od dłuższego czasu i te emocje wzięły górę. Mamy więc kolejny sygnał do poprawiania pewnych elementów, czy to mentalnych, czy taktycznych, a więc wyciągamy wnioski mimo zwycięstwa, takie, które pozwolą nam się rozwinąć. Tyle z mojej strony. Dziękuję za to podsumowanie i proszę o pytanie. Można oddychać. Dziękuję bardzo. Do widzenia, wszystkiego dobrego. Do widzenia, powodzenia.